Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zagrać wehikuł czasu mojej wersji. Jakby w mojej wersji, którą nagrałem wcześniej na YouTube Kwarta w nocy cover, tak? Tak jeszcze dla ścisłości, ja mam gitarę przestrojoną o pół tonu niżej. Czyli to jest struna des. Łatwiej się śpiewa, bo jest troszkę niżej. I ja też uwielbiam brzmienie gitary właśnie przestrojonej tonu niżej. Jest ciemniejsze i przyjemniejsze dla mojego ucha. No, zacznijmy od akordu A-dur, od którego się zaczyna ta piosenka. Tam mamy A-dur, E-dur, Fis-mol, D-dur, A-dur, E-dur, D-dur, A-dur. To jest intro i jednocześnie zwrotka. I teraz tak, solówka nam leci jakby pod akordy. Czyli zaczynamy od A-duru. I przechodzimy przez trzeci, czwarty próg piątej struny do drugiego progu czwartej struny. Potem przez pustą A idziemy do akordu E-dur. Tak? Czyli mamy... To jest pierwszy ruch, który jakby mamy do zagrania. Ważne jest, aby nie uderzać każdej zmiany jakby na grywie w lewej ręce. Czyli nie gramy... Tylko te dwa dźwięki tutaj nam lecą po jednym uderzeniu. Uwaga. 1, 2. 1, 2. To jest to. Potem przez pustą A strunę przechodzimy do akordu E-dur. I tam podobna mieszanina. Tak, czyli... Ja tutaj jeszcze przeplatam sobie z tymi strunami górnymi E-dura, znaczy się dolnymi, pierwszymi, tak? I też ta sama sytuacja. Dwa dźwięki na jedno uderzenie. Zarówno na szóstej strunie, na trzecim, czwartym progu, jak i na drugim, czwartym progu, na piątej strunie. Czyli od początku A-dur, E-dur. I teraz wchodzimy na akord Fis-mol. A właściwie mamy początek Fis-mol w riffie, czyli bez żadnej tercji. Pom, pom, pom. Dolne dźwięki, potem wskakujemy oktawą, czyli drugi próg, czwarta struna. Czwarty próg, czwarta struna. I wchodzimy na taki niepełny D-dur, czyli tylko trzy struny D-duru. Struny D, G, H, czyli druga, trzecia, czwarta. To też jakby nam tworzy riff. Jeszcze raz, od początku. A, E, Fis, E, Fis, D. I teraz... wariacja tutaj na strunie. To samo, jedno uderzenie, kilka ruchów w lewej ręce. Ta struna sama się jakby odzywa. Mamy to? Ta wariacja to jest tak, jak gramy sobie rock'n'rolla. Tutaj te same dźwięki, tylko że jeszcze od początku, znaczy się z początku, czerpiemy motyw. Tak, można sobie poćwiczyć właśnie takie bluesowo-rock'n'rollowe wprawki na tych dźwiękach. Czyli D,
wracamy do A, tak? To jest drugi, czwarty, drugi, czwarty, drugi na czwartej strunie i trzeci, czwarty na piątej i do A. Tak? Czyli od początku. Druga część. Tak? Czyli tutaj już nie robimy powrotu, tylko zatrzymujemy się dłużej na D-durze. Znowu operujemy dźwiękami na progach, na trzeciej strunie. Drugi, czwarty. Też z takim fajnym gwiaździkiem można zrobić to z jednego uderzenia. Tak, uderzamy szybciej prawą ręką niż gramy na lewej, czyli zaczynamy od normalnego, niepełnego D-duru, czyli zamiast grać ten akordzik. Ja sobie tutaj przyszykowałem palce, bo mi jest wygodniej tymi grać. Ciach, kostka i dopiero wtedy dokładamy palec. Tak? Czyli... Jeszcze raz od początku, powoli. I tutaj mamy na końcu jeszcze tą mieszaninę. Trzeci, czwarty, drugi, czwarty, trzeci, czwarty, pusta. I też. Jedno uderzenie, dwa dźwięki w lewej ręce. Dlaczego tak brzmi? To jakby bardziej zwinnie, tak? Nie ma wrażenia ta-ta-ta-ta-ta-ta karabinu. Tylko to jest właśnie ten luz. Właściwie możemy tak zagrać sobie w zwrotkę. I teraz przejdźmy do refrenu. E-dur, fis-mol. Dostawiamy sobie. Ja tutaj jeszcze gram akord molowy z septymą, czyli ten środkowy dźwięk nie jest tym dźwiękiem. Mol, fis, mol, D-dur, A. Tutaj można sobie zrobić jeszcze bajer z tym A-durem takim jakby otwartym. On się znajduje jako barowy na piątym progu. Tylko że wykorzystujemy głównie te dźwięki jakby środkowe, czyli na czwartej strunie siódmy próg, na trzeciej strunie szósty i na drugiej strunie piąty. I dostawiamy sobie tutaj mały palec właśnie na siódmy próg trzeciej struny. Teraz końcówka refrenu. Znowu używamy jakby dźwięków z motywu tego przewodniego, tylko na piątej strunie drugi, czwarty, na czwartej strunie drugi, czwarty i znowu na piątej drugi, czwarty i na czwartej. Tak? Po dwa dźwięki na jeden ruch kostki. No i D-dur. Tak? Ja tutaj właśnie ten otwarty D-dur sobie gram. Troszkę się struna zająkła. Jeszcze raz wróćmy do refrenu, żeby go całego jakby mieć w
uporządkowanego. Na tym D-durze. Jak widzicie, nie każdy akord jest wypuszczony. Pierwszy z akcentem, drugi bez akcentu wypuszczony, czyli akcent, akcent puszczaj. Tu można jeszcze zaszaleć w stylu flamenco. Jest to efektowne. Tak, po wszystkich strunach. Właściwie nie po wszystkich, po wszystkich, które grają w akordzie, czyli od czwartej w dół. Nawet od piątej. I potem po wszystkich. I wracamy do początku. Jakbyście mieli ochotę zagrać sobie solówkę na dwie gitary, to są akordy A-dur. Można jeszcze zaszaleć tutaj na drugiej strunie. H-mol. A-dur postawiony na tercji, tak? Czyli czwarty próg piątej struny, a reszta to A-dur. To tak trochę może skomplikowanie wyglądać dziwnie, ale to jest po prostu, ja tutaj kładę sobie ten palec na wszystkich strunach, tutaj na czwartej ten i nie gram tej piątej do H-mola, H-mol, A-dur, teraz D-dur, E-dur, tylko D-dur też jakby postawiony nie na pustych strunach, chociaż też można tak zagrać, ale tak brzmi on delikatnie inaczej, tak? Jest to piąta struna, piąty próg, czwarta struna, czwarty próg i reszta to jest zwykły D-dur. Jest to trochę niewygodny akord. I potem przesuwamy dwa progi wyżej, czyli mamy akord E-dur. I to tyle. Końcówkę o wiele łatwiej zagrać na elektrycznej gitarze, gdzie podciągnięcia łatwiej wychodzą, przynajmniej mi. Tak, czyli jakby kończymy. I naciągamy tylko ten pierwszy dźwięk. To jest tyle, jeżeli chodzi o wehikuł czasu. Dosyć jakby mądry utwór, jeżeli chodzi o gitarę. Bardzo smacznie zrobiony. Warto go mieć w palcach właśnie, żeby nauczyć się tej elastyczności, swobody gry. Także zapraszam wszystkich serdecznie na kanał nasz, na inne nasze autorskie utwory do posłuchania i też na inne covery. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.